dzisiaj się spotkaliśmy akurat w Piszu, na terenie plaży miejskiej. Zawody są pierwsze, no i już na samym wstępie są zawodami międzynarodowymi. To są pierwsze zimowe zawody paralotniowe, tak jak wspomniałem, międzynarodowe, pod hasłem Winter Mazuria Paramotor Pisz Cup, 15-17 lutego. Konkurencje polegają na tym, że piloci muszą latać pomiędzy pylonami, które mają wysokość 12 metrów. Są rozstawione albo w ósemkę, czyli dwa mamy i trzeba taką jak na prawo jazdy, na prawo jazdy na motor się jeździ taką ósemkę, tak samo muszą piloci to zrobić. To są eliminacje, czyli wchodzimy, jest bramka czasowa, pilot wchodzi, czas jest otwierany, robi tą ósemkę, wychodzi, czas jest zamykany, czyli musi wejść w tą bramkę. Jeżeli nie wejdzie, czas nie jest zamknięty. Później konkurencja finałowa to pylony rozstawione w trójkąt i na takiej samej zasadzie. Pilot wchodząc w bramkę czasową otwiera czas, między pylonami trzema musi przelecieć, wylatuje, bramka czasowa jest zamknięta. Czyli tak naprawdę najważniejszym elementem jest precyzyjność i czas. Dokładnie, zgadza się. To jest najważniejsze w tej konkurencji i tak naprawdę ci, którzy się dobrze przygotują i ogólnie psychicznie się nastawią, mogą wygrać. Nawet wygrać z zawodnikami z kadry narodowej, gdzie to udowodnił zawodnik z Podkarpacia Marcin Bernat w tamtym roku. Pilotów ogólnie rzecz biorąc jest około 35. W tym mamy jeszcze silną grupę pilotów rekreacyjnych. Między innymi przyjechali paralotniarze z Bartoszyc, z Ełku, z Kolna, z Białegostoku mamy grupę. No już nie mówię o grupie z całego kraju, czyli Podkarpacie, Śląsk, Pomorze, Centralna Polska, no i ta wspomniana Norwegia.
kilku lat jestem aktualnym mistrzem Polski. Na ostatnich zawodach slalomowych byłem drugi na slalomanii we Francji. Nam warunki nie przeszkadzają, czy to jest zima, czy lato. Najważniejsze, żeby zbyt nie wiało i nie padał deszcz lub śnieg. Więc zima jest bardzo dobrym momentem na to, żeby trenować, a zaczynamy dosyć wcześnie, bo chodzi o to, żeby się przygotować do zawodów, do sezonu jak najwcześniej. Dlaczego lotnictwo? Dlaczego właśnie taka pasja związana z powietrzem, z pobytem w powietrzu? Może dlatego, że zawsze chciałem latać, jakaś rodzina jest powiązana silnie z lotnictwem i stąd moje upodobanie związane z lataniem, a paralotnia jest moim umiłowanym sportem latającym i czuję się przy nim wolny i tak to wygląda. Bardzo pomaga zapominać o stresie, o życiu codziennym, niesamowite odreagowanie. Większość pilotów też jest indywidualnych i każdy ponosi koszty swoje, prawda? Jeżeli chce latać, no musi tych pieniążków nazbierać, a nie ukrywajmy, że skrzydło paralotniowe kosztuje 9 tysięcy, silnik 10 tysięcy, także no bardzo duże są koszta temu, ale powiem szczerze, że jest stowarzyszenie na Mazurach, powstało właśnie nasze Mazury Paralotnie, które ma na celu udostępnić dla osób, które nie stać na latanie, które wejdą w nasze szeregi, żeby mogli latać i też powiem, że już mamy kilka kompletów właśnie do latania swobodnego, powolutku się rozwijamy i też zapraszamy grupy, które chcą aktywnie działać i rozwijać się w lotnictwie do naszej grupy, żeby popularyzować region poprzez sporty lotnicze. Co jest najtrudniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o samą rywalizację, prawda? Mijanie pylonów, technika. Co jest najtrudniejsze w tym sporcie? Myślę, że sam człowiek dla siebie jest największym problemem, bo umiejętność radzenia sobie ze stresem, bo wiadomo, że napięcie jest przed startem dosyć duże. Latamy tu bardzo nisko nad ziemią. Prędkości nasze osiągają na zakrętach około 70 km na godzinę i praktycznie lecimy na pół metra, czasem i koszem dotykamy ziemi, więc jest to sytuacja, która jest stresogenna. Jeżeli pilot potrafi sobie radzić ze stresem, no to później wszystko przychodzi z czasem. Macie tu tak piękne krajobrazy, jesteście niesamowicie gościnni. Jesteśmy zszokowani, bo nie zdarza się tak, żebyśmy byli tak ciepło przyjmowani. Na pewno chętnie przyjedziemy. Nie ukrywam, że zawody będą cykliczne i tak naprawdę bardzo dzięki szczytnym ludziom z sercem, którzy chcą, żeby coś tu się działo aktywnie na terenie Mazur, to właśnie są władze, czyli pan burmistrz Jan Alicki, Pisza, starosta powiatowy pan Andrzej Nowicki i poseł na Sejm RP pan Zbigniew Włodkowski. Tak naprawdę dzięki nim istniejemy tutaj w Piszu i podkreślam, impreza będzie cykliczna. Naprawdę każdemu się podoba, fajna atmosfera, no i trzeba to promować i tak naprawdę wiemy, że impreza będzie coraz większa i będzie to coraz bardziej popularne i myślimy, że ściągniemy też dużo publiczności i osób z kraju ku temu, żeby nie tylko latali, ale też zwiedzili nasz region. Między innymi jutro będzie spływ kajakowy o 10 rano. Też bardzo pięknie wygląda Pisa zimą, także no, staramy się aktywnie działać i też pomóc tym lokalnym grupom, które mają jakiś szczytny cel, czyli tak jak już wspomniałem, Mazury za pół ceny.